12:30, proszę Państwa, wybiła. Zatem zaczynamy za chwilę naszą kolejną prezentację kulinarną. Witam też Państwa, którzy są z nami w transmisji online. W ogóle chciałam powiedzieć, przypomniało mi się przed chwilą, że właściwie to dzisiaj jest też Świętego Marcina, zgadza się? To dzisiaj. Czy jest z nami jakiś Marcin? Nie ma żadnego Marcina. Ja mam kuzyna Marcina, o. Przy tej okazji wszystkim Marcinom, ale też i mojemu kuzynowi przy okazji z Małopolski, a z Małopolski jest też nasz następny, jest nasz gość, który poprowadzi naszą kolejną prezentację kulinarną. Składam najserdeczniejsze życzenia. Samych sukcesów, słodkości, bo słodkości tu za chwilę przed nami w kolejnej prezentacji kulinarnej. Konrad Korszla, niektórym z Państwa już go nie muszę przedstawiać. No cóż, mówi się, że kuchnia z charakterem wymaga człowieka z charakterem, a taki właśnie jest Konrad Korszla, kreatywny szef cukierni w Heron Life Hotel. Proszę, jakie gorące przywitanie. Natura, sport, podróże, ekstremalne doznania i ludzie. Oto pięć mus jego kulinarnej energii. Absolutnie rozkochany w słodkościach, potrafi rozczulić najbardziej gorzkie podniebienia. No i cóż, takie motto twoje w kuchni to jest takie, że nie psuje ten, kto... Kto nic nie robi. Kto nic nie robi. Brawo. No i towarzyszy mu Radosław Marcińczyk, który jest kucharzem gotującym dla reprezentacji Polski w piłce nożnej. I przedstawiam również Sylwię Fedus, która to tutaj tłumaczy dla tych z Państwa, dla których jest to konieczne. Zapraszam na prezentację kulinarną. A, jeszcze, właśnie nie wiem, czy to ja mam dodać, czy ty powiesz, co tu jest. Ja wiem, że będzie mus z białej czekolady. Tak. Teraz będziemy robić mus z białej czekolady. Z czymś z wyjątkowym dodatkiem. Tak, ten mus będzie można go użyć sobie, jeżeli by ktoś chciał zrobić jako mus do tortu, przełożyć biszkopty. A do tego musu, takim sekretem, dodamy, mamy tutaj tłuszcz z wytopionej fuagry, czyli wątróbki gęsiej. Też robią też fuagrę z kaczej, ale generalnie z gęsiej. To jest fuagra, która była gotowana w niskiej temperaturze, wytopił się tam tłuszcz, ona jest niesmażona i ta fuagra doda nam smaku do tego musu z białej czekolady. Do tego będziemy mieli jeszcze taką ziemię, która wygląda jak ziemia z doniczki, jest zrobiona na migdałach. I to jest też ziemia, tak? Tak, słodka. Ziemia z dodanymi migdałami. Z migdałami, z KKM, więc to jest taka nasza podsypka. Mamy konfiturę z granata, zrobioną wcześniej, jest zaciągnięta na pektynie owocowej. Ona się bardzo długo robi, bo ona się praktycznie pół dnia dusi. Jest to świeży granat wrzucony na skarmelizowany cukier. Do tego dolewamy później, tutaj jest akurat dolane z okazji gęsiny, jest dolane młode wino świętomarcińskie. Zaciągnięte jest wszystko pektyną owocową, więc nie ma żadnych żelatyn, niczego. Mamy do tego jeszcze babkę. Niestety babki nie zrobimy, bo babkę robi się bardzo długo, ale mamy taką babeczkę upieczoną już wcześniej biszkoptową. Babka będzie moczona w takim syropie pomarańczowym z likierem pomarańczowym do tego wszystkiego, więc... Ja tu już widzę reakcję. Jeszcze się nie zaczęło, a dzieci, już są reakcje. Tak, dzieci mogą zjeść, bo alkohol jest wygotowany, więc został tylko smak. Więc spokojnie, specjalnie tak było zrobione, bo przewidywałem, że będą dzieci. Ja chciałam jeszcze do tej ziemi nawiązać, bo tak. Nie powiedzieliśmy, że to naprawdę nie jest ziemia. No nie, żeby to sobie jest, ktoś przypadkiem nie pomyślał, że to jest faktycznie to ziemia, tak można, bo wygląda jak ziemia. Będzie można zobaczyć, wygląda jak ziemia z doniczki, ale naprawdę jest to ciastko, więc my na duża to... Duża ilość kaka, tak? Tak, my na to mówimy ziemia czekoladowa, więc tak sobie tym funkcjonujemy, takimi naszymi skrótami. Więc no, będziemy co, zaczynać. Zaczynamy? Tak, będziemy zaczynać.
do zrobienia naszego musu z białej czekolady potrzebujemy tak. My używamy, nie używamy żelatyny wieprzowej, używamy żelatynę rybną. Ona jest w takich płatkach. Tą żelatynę się moczy się w zimnej wodzie. Ona nie potrzebuje długo, wrzucamy sobie ją do zimnej wody. Potrzebuje tak gdzieś około 5 minut, żeby się namoczyć. Ja pokażę, jak ona będzie wyglądać po namoczeniu. To jest żelatyna? Tak, żelatyna. A takie coś też można dostać gdzieś w sklepie, czy to jest raczej taki teraz produkt? Teraz raczej sprzedają ją normalnie, w marketach można kupić, tylko trzeba zwrócić uwagę, bo też czasem jest podrabiana ta rybna, jest podrabiana po prostu wieprzowa rozlewana, więc trzeba czytać dokładnie skład zawsze. W sklepach ta jest rybna, ona nie ma smaku, nie ma zapachu żadnego, nie czuć jej, tak jak żelatyny wieprzowej, którą normalnie używamy. Duża... Czy ktoś z Państwa już słyszał o takiej żelatynie? Ja idę z mikrofonem, jeżeli, bo to jest pytanie, myślę, chcemy, że ważne. Jeżeli chcemy zrobić galaretkę taką, jak normalnie robimy z żelatyny, potrzebujemy 20 gram namoczonej żelatyny na litrę soku na przykład. Wtedy robimy normalną galaretkę taką, jak ze zwykłej wieprzowej żelatyny. Nie, jeden płatek waży 3 gramy, czyli 20 gram tej żelatyny potrzebujemy do zrobienia galaretki z litra soku. Czyli płynu. 5 płatków takie na mniej więcej, 5, mniej więcej. 7. 7, mniej no, więcej. Mniej więcej 7 takich płatków jest niewyczuwalna. Bardzo ważna zasada przy żelatynie, zawsze o tym pamiętamy, nie wrzucamy nigdy do gotującego się płynu. Bo żelatyna traci swoje właściwości, każda, nawet wieprzowa. Płyn musi być taki, może mieć 90 stopni, ale ważne, żeby nie był gotujący się, bo ona traci swoje właściwości żelujące. Ona zżeluje, ale słabiej niż powinna. Czyli teraz tak, do rondelka wlewamy sobie 250 gram mleka. I musimy to mleko... Musimy doprowadzić, żeby to mleko było gorące. Ja je tak z reguły mniej więcej widzę w rondlu. Gdy zaczyna się gotować bokami, to już wiem, że jest dobre i po prostu ściągam. A kolega Radek szykuje ziemię, którą mamy zrobioną, czyli naszą podsypkę pod cały deser. Ona się składa z masła, migdałów siekanych, mąki, cukru i kakao. Wszystko będzie wymieszane, wszystko się rozkruszy na taki pył. Włożymy do pieca na 12 minut, upieczemy. Ona się po prostu zrobi się chrupiąca. Można dostać takie ciemne kakao. Wtedy wygląda naprawdę jak ziemia z doniczki. Więc można zrobić sobie coś ciekawego i oszukać gości w domu. Więc czekamy, żeby nam się zagrzało mleko, żelatyna się moczy. Są jakieś pytania? Mus, który robimy, jest bardzo prosty. My damy czekoladę białą, ale można tą czekoladę zastąpić każdym innym kolorem czekolady. Więc możemy dać mleczną czekoladę, możemy dać czekoladę gorzką, jaką kto lubi. Mleko mamy zagrzane, dodajemy najpierw żelatynę, nigdy wcześniej czekoladę, bo tłuszcze z czekolady zamykają żelatynę, oblepiają i tak samo jak tłuszcz w drożdżach, na przykład do ciasta, oblepi cząstki drożdży i one będą miały gorsze działanie, czyli wrzucamy sobie żelatynę. Można zobaczyć, ona się momentalnie rozpuściła i nie ma po prostu. Więc nie trzeba jej gotować, nic z nią robić. Rozmieszujemy, dodajemy sobie nasz tłuszcz do środka.
Też potrzebujemy go rozmieszać. Na samym końcu dodajemy białą czekoladę w tym wypadku. Zawsze po wrzuceniu czekolady czekamy chwilę. Trzeba poruszać sobie rondelkiem, żeby ta czekolada złapała temperaturę płynu, do którego wrzucamy. Musimy pamiętać, że czekolada, którą kupujemy, to jest czekolada zatemperowana, czyli skrystalizowana tak zwana. I to jest czekolada, która rozpuszcza się w 46 stopniach, więc ona nie potrzebuje nie wiadomo jakich temperatur, żeby się rozpuścić. Wystarczy 46 stopni Celsjusza i ona rozpuści się sama od siebie, więc nie trzeba jej przegrzewać. Bardzo niedobre jest dla czekolady 70% i wyższej wrzucanie do gotującego mleka, bo ona się ścina. Więc wystarczy wrzucić do mleka, które ma 60-70 stopni i ona się rozpuści wtedy idealnie. A jak wrzucimy do za gorącego mleka, to ona się po prostu zetnie. Może ktoś ma z Państwa jakieś pytanie odnośnie tego procesu, który się teraz toczy? Podejdę z mikrofonem. Potrzebuję miskę. To jest taki ważny czas, myślę, i niezwykły też, że można czerpać bezpośrednio tej wiedzy od właśnie naszych ekspertów. Jest pytanie, zachęciłam. Jest. Słuchamy. Idę z mikrofonem do Pana. Jak Pan ma na imię? Piotr. Mam pytanie, bo w sprzedaży są też, oprócz zwykłych czekolad, są specjalne czekolady na polewy. Jak to się ma jedno do drugiego? Jeżeli jest czekolada na polewy, to tak naprawdę to jest czekolada rozmieszana z tłuszczem, a najprędzej tłuszczem roślinnym, czyli olejem. Czyli lepiej używać zwykłą czekoladę, tak? Tak? Znaczy, ja może opowiem o czekoladzie, czyli zacznijmy od tego, jak powstaje czekolada. Czekolada powstaje z ziarna kakaowca. Ziarna kakaowca są otwierane, w nich są małe nasionka, które się suszy. Najpierw one są wystawiane na materiałach, są suszone na słońcu. W momencie, gdy te ziarna podeschną na słońcu, wytłaczany z ziarna kakaowca jest olej kakaowy, czyli tak zwane masło kakaowe. One są gniecione, ten tłuszcz kakaowy jest wyciskany, miazga, która zostaje z wyciśnięcia czekolady, zostaje spalona tak jak kawa i z tego powstaje miazga kakaowa, czyli jest to 100% miazga kakaowa. Miałem okazję ją spróbować, nie da się jej zjeść. Jest tak gorzka, to jest takie kakao, no jest nie do zjedzenia, jest bardzo cierpka, gorzka. I teraz w procesie produkcji czekolady używa się masła kakaowego, dodaje się cukry, dodaje się mleka w proszku, tak bardzo skrótowo, i dodaje się miazgę kakaową. Czyli w zależności od tego, ile procent doda się miazgi kakaowej, taką mamy procentowość czekolady podaną, czyli 70, 50, 35%. I musimy teraz pamiętać o tym, że biała czekolada nie jest czekoladą. Przepraszam bardzo. Biała czekolada umownie została nazwana, że jest czekoladą, ale ona nie zawiera w ogóle miazgi kakaowej. Zawiera tylko tłuszcz kakaowy, mleka i cukry, więc umownie została nazwana, że jest czekoladą, ale tak naprawdę czekoladą nie jest i nigdy nie będzie. Więc tak naprawdę każda prawdziwa czekolada zaczyna się od 35% miazgi kakaowej. Wtedy możemy mówić, że to jest czekolada, a każda czekolada powyżej 70% jest bardzo zdrowa i polecana do jedzenia, bo nie zawiera dużo cukru. Teraz przelewamy sobie, przepraszam bardzo, tą naszą czekoladę z tłuszczem i żelatyną do miski. Potrzebujemy, żeby ona nam troszkę przestygła.
Ziemia czekoladowa piecze nam się w piecu. Do tej czekolady, do tej masy, którą tu mamy, czyli daliśmy 250 gram mleka, 10 gram żelatyny, 450 gram czekolady. I teraz do tego ubijemy sobie śmietanę. I na tą całą masę po przestygnięciu potrzebujemy dać pół litra ubitej śmietany. Powstanie nam mus, który w momencie włożenia do lodówki stężeje. My ten mus mamy gotowy. Będą mieli go Państwo okazję spróbować. Niestety cukiernictwo jest takie, że nie da się tego przyspieszyć jak kuchni. Nie możemy usmażyć mięsa i podać dodatków, bo w cukiernictwie wszystko ma swój czas. No niestety nie jesteśmy w stanie tego przyspieszyć, żeby to było szybciej, ale ja Państwu pokażę po prostu, jak to zrobić. Będą Państwo widzieć. Tutaj mamy przygotowany wcześniej poncz, który gotowaliśmy do naszej babki piaskowej. Biszkopt się piecze, ja będę już ubijał powoli śmietanę. Opowiadał, pokazywał, koledzy już widzę zaczęli chyba rozkładać się powoli. Może jest jeszcze jakieś pytanie z publiczności? Chyba tak. Więc ja będę dalej szykował, koledzy będą szykować wszystko powoli, możesz pączować. I będą Państwo mieli okazję zobaczyć. Tutaj mamy naszą śmietanę, która przyjechała, więc dodamy sobie do ubijania. Nie dodajemy żadnego cukru do ubijania do śmietany. Mam pytanie, teraz czy za chwilkę, jak tu coś teraz robisz, co o nie, proszę, proszę. Mówić? Dobrze. Jak ma Pani na imię najpierw, proszę. Czy będzie przepis? A tak, to dopytaj nawet do mnie, na które ja umiem odpowiedzieć. Będzie przepis, prawda? Oczywiście, będzie na stronie. Przepisy, wszystkie przepisy ze wszystkich edycji festiwalu, czyli 15 już edycji festiwalu, również z tej. Z tej to za chwilę, z dotychczasowych już są na stronie. www.czasnagęsinę, razem pisane, bez polskich znaków. Wszystko, dokładnie, wszystko będzie, na konfiturę, tak. Na poncze, na nasze wszystkie ziemie, na babki, na wszystko będą przepisy. No po prostu nie jesteśmy w stanie na miejscu na przykład upiec tej babki, gdyż ta sama babka piecze się ponad godzinę. W szkole upiec? Co to znaczy, że w szkole upiec? W zespole szkół CGU też młodzież gotuje i piecze, więc może się nam uda. Jak najbardziej. Naszego, tak? No, ja myślę, że przyjemnie. Jesteś na Facebooku gdzieś czy gdzieś? Jestem, można znaleźć? Tak. Albo wysłać zdjęcia, oznaczyć... Można na Facebooku, na Instagramie jak najbardziej można znaleźć. Oznaczyć Konrada, tak, że był tą inspiracją. Już ubijemy śmietanę. Przepraszam na chwilę. Daj mi szpatułę. Szpatułę, tak. Także tak, proszę Państwa, ze wszystkich edycji 15 uzbierało nam się około 400 Dobrze. Przepisów. I one są wszystkie dostępne na tej stronie. One są z różnym stopniem oczywiście trudności, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i coś takiego, co będzie mógł wykonać w domu lub też zainspirować się. Tak, już wiedzą, gdzie Państwo kupić taką żelatynę. Może coś jeszcze chcecie się Państwo dowiedzieć, to zadamy żelatyna, pytanie. Żelatyna bez problemów jest dostępna w każdym markecie. Tylko mówię, w markecie trzeba przeczytać, czy nie jest wieprzowa. Bo lubi być wieprzowa. Rybna ma być, tak? Żeby tylko nie... Ona jest rybna, ale najprędzej wpisuje się żelatyna płatki, internet. Teraz wszystko w internecie jest. Przyjdzie do domu, nie trzeba chodzić, więc chyba najbezpieczniej. Już będziemy. Jakieś już... pytanie jeszcze jest? Podejdę z mikrofonem. Tutaj specjalistka może ma jakieś pytanie, bo my tutaj. Nie, mówię tutaj o pani, bo tutaj pani piecze, wiem, że piecze, nie? Piecze pani trochę. O, mam pytanie. Już podchodzę do pani. Może tędy będzie. Dobry. Ja chciałam zapytać, skąd pan kucharz bierze przepisy, pomysły na przepisy? Czy sam wymyśla, czy korzysta z jakichś książek, czy starych przepisów? Przede wszystkim ja jestem cukiernikiem zawodu.
nie kucharzem. Nie, nic się nie dzieje. Wie pani co, część przepisów mam tak naprawdę, dużo używam, które mnie babcia robiła. Ja to przerabiam, to są bardzo dobre przepisy na wiele ciast. Może nie robię tego tak, jak ona to robiła, ale inspiruję się tym i przerabiam sobie je po prostu, bo to są stare przepisy, które były bardzo dobre. A dużo mamy znajomych, są książki, jest wszystko, dużo prób i błędów. Czasem coś się uda, czasem się nie uda. Też trzeba patrzeć w książki, też trzeba słuchać znajomych, bo też jesteśmy dużym gronem, zawsze ktoś coś podpowie i zawsze to jest w jakimś stopniu konstruktywne, bo zawsze co kilka osób nad czymś pomyśli czy przemyśli, zawsze można dojść do lepszego pomysłu niż samemu. Proszę. To teraz ja mam pytanie. No, słucham. A czy to nie jest tak, że w cukiernictwie te przepisy są takie bardziej precyzyjne i określone i trzeba bardziej przestrzegać tego i trudniej jest właściwie tak improwizować w cukiernictwie? Znaczy, cukiernia to jest duża apteka i trzeba o tym pamiętać. Podstawa waga, dokładne receptury i ważenie wszystkiego. W kuchni no, nie da się powiedzieć, rosół masz dać tyle, bo warzywo będzie inne. Trzeba gotować na smak. Niestety w cukierni, tak jak na wcześniejszych mówiłem, czasem się zdarzy, że trzeba przylawirować, bo mąka będzie bardziej wilgotna czy sucha. Ale już robiąc ciasta trzeba po prostu wszystko przeważyć. Po aptekarsku. Kremy, wszystko. Tak, ja nawet pamiętam z poprzedniej prezentacji, jak mówiłeś o wagach jajka, żółtka, tak, jajka, tak. I że faktycznie nie powinno się tak do końca ufać temu, że jedno jajko to jedno jajko, tylko no my, jeżeli jak chcemy tak, powtarzalności tak, pewnej smakowej. Tak jak mówiłem wcześniej, przyjmujemy, że jajko całe waży 55 gram, białko 35, żółtko 20. I zawsze tak przyjmujemy, zawsze mamy to poprzeważane. Jeżeli mamy przepisy podane, czy ja podaję u siebie przepisy w hotelu, to zawsze podaję jajka na wagę, nigdy na sztuki. Bo już wiele razy było tak, że jajka przyjeżdżają mniejsze. Teraz tak naprawdę już sam zauważyłem po pandemii, że te jajeczka trochę z tych firm niby są eleczki, ale są troszkę mniejsze niż były. Nie są już takie duże, ważą troszkę mniej i to już dużo zmienia. Więc najprościej jest to zrobić na wagę. Nie piszemy, że mamy dać 12 żółtek, tylko 240 gram żółtka, po prostu. Więc każdy bierze, przeważy sobie te żółtka, czy jak robimy bezę, to wiedzą, że nie mają dać mi na przykład 4 czy 5 białek, tylko mają dać na przykład 200 gram białka. I to jest najprostsze liczenie, bo zawsze mamy tyle samo. I to jest takie bardzo bezpieczne. Ktoś z Państwa waży jajka? Tylko, że to jest też to, że Państwo jako, powiedzmy, nasi klienci, Państwo widzą wszystkie różnice, które są u nas w restauracji. Dlatego my potrzebujemy trzymać standard. Czyli musimy mieć zawsze staramy się przynajmniej mieć taki sam produkt. I właśnie po to ważymy jajka, po to ważymy wszystko, żeby ten produkt nie odbiegał za każdym razem, jak go robimy, żeby on nie odbiegał jakością od tego, który był wcześniej. Więc tym sposobem możemy utrzymywać nasze standardy, bo wiemy, że zawsze, jeżeli nic się nie wydarzy po drodze, bo są też czynniki ludzkie, błędy i tak jak tu wcześniej mówiliśmy, ja wsypałem sól zamiast cukru, bo była drobna. Ja też. Więc to są czynniki ludzkie, ale Produkt finalny, jeśli wszystko zrobimy według tej receptury, którą mamy, wychodzi taki, jaki ma wyjść. I to jest najważniejsze, bo klienta, ja mogę każdego oszukać, ale to traci się klienta. I to nie na tym polega, bo później odbudować klienta, żeby on znowu wracał, jest bardzo ciężko. Stracić go można tak, w 1-2 dni, 3 opinie teraz na internecie i to jest po prostu... Więc tak naprawdę każdy jakością się obroni. Wystarczy trzymać się swojego, trzymać swoich standardów i jest wszystko tak, jak ma być. A co teraz robisz? Teraz właśnie mieszam sobie tą
O kurczę, tą czekoladę z ubitą śmietaną i wyjdzie nam ten mózg, który będziemy zaraz nakładać na... Przywilej prowadzącej. Pyszne. Biała czekolada to była. Pytanie? Czy pan ma cukiernię w Toruniu? Nie, nie. Ja jestem... Ja pochodzę z Małopolski, z Krakowa. Jesteśmy w Krakowie, a pracuję w hotelu Heron. To jest grudek nad Dunajcem, czyli jezioro Rożnowskie. To jest no ale takie... podróżują państwo po Polsce, prawda? Czasem można zajechać, tak? Jezioro Zaporowe koło Nowego Sącza na Dunajcu. Ale to jest też informacja dla tych z państwa, którzy nas oglądają w transmisji online na w całej Polsce. Można zawsze przyjechać nad jezioro, z łódki i wszystko, więc dość duży zbiornik, można odpocząć. Tutaj mamy mus, jeśli ktoś ma ochotę spróbować. Jak najbardziej można sobie wziąć, spróbować takiego i porównać do tego, jaki on będzie, jak stężeje. Nie, ja bym radziła nie proponować, bo to zaraz będziemy mieć oblężenie, a to będzie, rozumiem, na talerzach. Na talerze będziemy dawać będzie ten sam, talerzach. Dokładnie ten sam mus. Proszę wybaczyć, mi tej proszę panią, która się zgłaszała o wybaczenie, ale mogłoby tutaj to się źle skończyć dla całej naszej scenografii, prawda? Tutaj mamy... Kolega przygotował wcześniej właśnie tą ziemię, o której mówiliśmy. Ona jak przestygnie, ona się skruszy po prostu jak piasek. I już będziemy nakładać wszystko, będą mieli państwo okazję spróbować. Dajmy. Pytanie jest. Uwaga, pytanie i uwaga. To jest pytanie od ekspertki. Słuchamy. No, także trema jest? Jest? Jest stres, tak? Nie? Spoko, no całe szczęście. Ja mam takie pytanie, bo bardzo się interesuję cukiernictwem. Czy jest szansa na rozmowę później? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Pewnie. O, to będzie wymiana. Wymiana inspiracji. Krzysiu. Jeszcze jakieś pytanie? Masz mi wodę. Sypnij ten. Daj trochę granata ziemię. Wodę byś mi wziął. Gdzie chcesz? A co tam teraz nakładasz? To jest właśnie to? To jest ten mus czekoladowy, który tylko jest... Tylko on jest zmrożony. Znaczy nie, on po prostu był włożony... On tak zgęstniał. Tak, ściąga go żelatyna. Czyli dlatego mówię, że można go użyć jako na przykład krem do tortu. Wygląda jak gałka loda, nie? Jak tak? On będzie bardzo, bardzo delikatny, ale jest dość zbity. Tutaj też zrobiło mu trochę to, że ma ten tusz z fuagry. Tusz z fuagry też go ściągnął. A ten tłuszcz z tej fuagry? Tak, fuagra, to środku, czy tak. To jest do kupienia? Pytanie było, czy to jest do kupienia przez tak, przeciętnego obywatela? Normalnie można też w marketach kupić tusz z fuagry, czy jakąś wątróbkę z fuagry. Normalnie można, znaczy wątrobę, no fuagra to jest fuagra. To jest taka bardzo przerośnięta wątroba. Proszę? Drogie, tutaj pytanie. Droga, ale można kupić sam tusz, tak. Tutaj jest... Dla państwa pierwszym deserze mieliśmy zwykły smalec nasz gęsi. Tutaj mamy dołożoną... Czyli to można zastąpić też zwykłym tłuszczem? Oczywiście. Można zastąpić z gęsi zwykłym tłuszczem, jak tak? Jak najbardziej. Czy można nawet do musu czekoladowego można przesmażyć sobie zwykłą naszą wątróbkę. Tak jak są wątróbki gęsie. Przesmażyć ją, wytopić tłuszcz. I można dodać wytopiony tłuszcz. Oczywiście przepuszczony przez jakiś ręcznik, żeby nie było spaleźnizny, przechłodzony, wytopiony tłuszcz z gęsi, czy nawet z nogi gdzieś z tego, bo to jest... Foie gras jest po prostu dość delikatne, jest trochę kontrowersyjne dla niektórych osób, co nie zmienia faktu, że pół świata ją je. No i tak to...
Wiele kontrowersyjnych rzeczy jemy. Tak, tak, no właśnie, to jest ciekawe połączenie też, nie? Myślę w ogóle. Tak, sypnij gdzieś tutaj. Nie wiem, czy już wcześniej były desery w prezentacjach kulinarnych. Wydaje mi się, że nie. Lub też, jeżeli występowały, to były jako dodatek do mięsa, które było tutaj przyrządzane, do dania z gęsi. A to są chyba pierwsze prezentacje kulinarne, które są typowo deserem z użyciem, przy użyciu też do przepisu, wykorzystaniu produktów z gęsiny, takich jak tłuszcz. Daj groszek, no. Już widzę po drugiej stronie, że jest duże zainteresowanie. Żałujecie Państwo, że nie jesteście tutaj, ale są jeszcze miejsca wolne. Nie ma już wejściówek, czyli ktoś wziął i nie przyszedł, nie wykorzystał. Proszę Państwa. Trzeba było tutaj do nas dotrzeć, bo są jeszcze miejsca wolne. Ktoś mógł inny skorzystać. Ale za to pytanie można zadać naszemu ekspertowi. Chcecie Państwo o coś zapytać? Ślinka cieknie. Liczycie na to, że jednak coś? Cierpliwi będą nagrodzeni. Zanim zaczniemy, chciałam zadać pytanie, po której stronie siedzi więcej łasuchów? Ręka w górę. Jasne. Już poszło. Tam, od tyłu, tak? A tam jeszcze jedna ręka została w górze. O właśnie, kto dłużej wytrzyma z ręką w górze, ten najpierw dostanie. Chciałam Państwa uspokoić, że wszyscy dostaną porcję degustacyjną. Proszę siedzieć na miejscach. Nasz serwis robi co może i stara się sprawiedliwie traktować publiczność. Raz podaje od przodu, raz od tyłu, raz z lewej, raz z prawej. Więc widzę, że teraz jest tak naprzemiennie. Proszę o cierpliwość. I w kwestii organizacyjnej te miseczki i sztućce będzie można wyrzucić przy wyjściu z namiotu. Tam jest śmietnik. Pytanie, ja podejdę z mikrofonem, bo pytania są ważne, żeby każdy usłyszał i każdy też potem usłyszał, jaka jest odpowiedź na Pani pytanie. Jak ma Pani na imię? Ata. Ile czasu zastyga taki mus i czy musi być w lodówce, żeby zastygł tu? O, dobra. Ile czasu zastyga? Jeżeli włożę go w tym momencie do lodówki, to ja myślę, że on w ciągu 30-40 minut jest gotowy do zjedzenia. On bardzo szybko zastyga. Ważne jest też, żeby nie zrobić bardzo gorącej sobie tego mleka, jak mówiłem, bo dodając żelatynę, dodając czekoladę, czekolada nam wystudza momentalnie ten mus. Dodajemy później zimną śmietanę, bo najczęściej śmietanę mamy zimną z lodówki do ubicia. Więc w momencie, gdy ją ubijemy, on już ma gdzieś około 40 stopni, włożymy do lodówki, on bardzo szybko tężeje. Więc nie ma problemu z tym. Dobra, jestem. Jak Państwu smakuje? Pycha! Podejdę, żebyście się Państwo podzielili swoimi wrażeniami, bo to zawsze jest przyjemne dla cukierników, którzy nam tutaj taką wspaniałą prezentację zrobili i takie pyszne danie przyrządzili, pyszny deser. Naprawdę przepyszny. Poezja smaku, słodkości, super. Konrad, słyszałeś? Jeszcze raz, słucham. O, nie powtórzę. Przepyszne. O, cieszę się. Poezja smaku, naprawdę, super. A ta babeczka, wow. Babeczka też pyszna. Ja do babeczki A tam daję... będzie przepis też na babeczkę? Będzie. O. Tak. Tylko te jajka Proszę? Trzeba zważyć, nie? Ale jak tak dla swoich, czyli troszkę mniej, to nie trzeba ważyć tych jajek, ja myślę. Że to jest tak, że... Jak raz wyjdzie tak, a raz wyjdzie tak, to też nic nie stanie. Ja myślę, że każdy w domu wie, jakie ma rzeczy.
Ja w domu jajek nie ważę. Ja w domu przyjmuję, jak mam nawet przepis, daję mojej żonie, który mam przeważony, to ona przyjmuje zawsze to, że jak ma na przykład pisane tam 220 gram jajka, to ona przyjmuje, że to jest 4 jajka. Ona po prostu tak używa. Więc ja mówię o pracy tak jak my pracujemy w restauracji. My po prostu tego pilnujemy, żeby mieć tak, zawsze... Tak, bo to się już musi faktycznie powtórzyć, ten smak musi samo, być cały czas taki sam. Ja w domu też często po prostu wiem, ile mam czego wsypać i... No to gotuję dla siebie. Jak mi nie wyjdzie, to jest dla mnie, a nie do sprzedaży. I to tylko to jest jedyna różnica. Dla siebie się gotuje inaczej. Ja widzę, jaki tutaj ma pan błogi wyraz twarzy. Tak, bardzo dobre. Czuć. I pusta miseczka. No już pusta. Czuć wino świętomarcińskie, bardzo dobre. Czuć wino świętomarcińskie. To jest ta błogość na twarzy dzięki temu smakowi? No, bardziej tej czekolady. Pani się chce podzielić? Ja chciałam się zapytać, do czego można jeszcze wykorzystać tą ziemię czekoladową? Do wszystkiego. Można, bo proszę sobie zobaczyć, ona jest tutaj taka dość zbita. Można ją między papierami na przykład rozwałkować, pokroić, wyjdzie z tego ciastko. My ją kruszymy, to jest po prostu ciastko czekoladowe z migdałami. Taki kruchy sposób jakby zrobione. My z niego robimy ziemię, bo ładniej wygląda. Jak kładziemy lody na talerz czy cokolwiek, zawsze czymś musimy podsypać, żeby te lody po talerzu nam nie jeździły. Gdy kelner musi to wyserwować, więc dlatego zawsze używamy jakiejś ziemi, podsypki, czegokolwiek. A naprawdę to są ciastka. To się tak utarło, że wygląda jak ziemia, bo gdy, no, jak tu jest już tutaj mamy przegniecioną, no to po prostu jakby ją na przykład zrobić sobie czekoladowy kubeczek i zasypać śmietankę, która będzie pod spodem, to będzie wyglądać, dołożyć sobie nawet jakiegoś jadalnego kwiatka, będzie wyglądać jak doniczka z kwiatkiem, tak? Więc to już jest kreatywność każdego z nas, do czego ją użyć. Czy można ciasto z wierzchu nasypać, w lecie poukładać maliny, bratki, też będzie wyglądać jak maliny z bratkami na ziemi, tak? Można po prostu oszukać oko tak naprawdę. Proszę? Też, tak. Ona jest smaczna, ona jest lekko słona, więc tak naprawdę my jej do wielu rzeczy używamy. Tak, bo to jest też trochę o tym, że jemy wszystkimi zmysłami, prawda? To jest też o tym, że jemy wszystkimi zmysłami. Tak. Że to, jak to danie wygląda, jak jest podane, no, też jest czymś, co nam robi. Pierwsze trzeba pamiętać zawsze o tym, że każdy kupuje oczami. Każdy z nas, ja tak samo, gdzie bym nie pojechał, jadę gdzieś za granicę, chcę coś spróbować w jakiejś cukierni, zawsze patrzę i zawsze kupuję oczami. Potem często, gęsto jestem zawiedziony smakiem, zdarza się. Czasami zjem proste rzeczy, które nie wyglądają, ale są przepyszne. Pierwsze, ja wiem sam po sobie, ja pierwsze co kupuję, to kupuję oczami. Idę, jak ładnie wygląda, oczywiście no nie mówimy gdzieś o marketach, ale w jakichś cukierniach, co przynajmniej przypuszczam, że to jest dobrze zrobione, no to kupuję oczami. I nie ma innej możliwości, każdy z nas się zachowuje tak samo. No niestety to jest taki pierwszy bodziec, taki największy. Drugi to jest zapach, więc też często zanim coś zacznę jeść, to już z przyzwyczajenia wącham. Jak pachnie, może nie dlatego, że ma być zepsute, czy jest zepsute, ale jak pachnie, bo to też wiele mówi o tym, jaki produkt mamy w ręce. Nawet zwykłe masło, jeśli kupimy dobre masło, powąchamy, ono będzie pięknie pachnieć. Więc to jest taki drugi bodziec, a trzeci to jest smak, więc bo zawsze na końcu dopiero próbujemy. Więc to jest trzeci taki zmysł ważny, no i wtedy albo jesteśmy u góry, albo mamy porażkę smakową i też tak bywa. Bardzo ważny jest balans, żeby, jeżeli używamy żelatyny, dużo osób przesadza, nie dawać
nie dawać i zawsze powtarzam, nie dawać za dużo żelatyny, bo tą żelatynę czuć. Zawsze, zawsze ją będzie czuć, ten mus nie będzie kremowy, tylko zawsze ta żelatyna będzie zostawać. Czyli tak jak tutaj do musu, tak naprawdę mamy 450 gram czekolady, 250 mleka i pół litra ubitej śmietany, daliśmy tylko 10 gram żelatyny. Nie potrzebujemy dać więcej, bo też czekolada będzie nam trzymać ten mus, ubita śmietana też będzie trzymać ten mus. To jest taki delikatny, żelatyna jest delikatnym stabilizatorem, który po prostu go przetrzyma, że wkładając go nawet w tort pomiędzy dwa biszkopty, będzie się go dało ładnie pokroić, ale on dalej będzie delikatny. Bo ja w wielu miejscach, nawet nie mówię w domach, ale naprawdę w dobrych cukierniach spotkałem się z tym, że po prostu to jest takie zabezpieczenie się, dodanie bardzo dużo, dużo żelatyny. Niekoniecznie w Polsce, a za granicą. Za granicą jest to bardzo modne. Dodawanie dużych ilości żelatyny do deserów, a jest to praktycznie niepotrzebne. Ja też się staram na przykład używać więcej pektyn owocowych niż żelatyn, bo pektyny owocowe też bardzo dobrze żelują, tylko trzeba wiedzieć jak. Bo nie wystarczy jej wsypać. Też jest coś, co zastępuje żelatynę, nie? Jest dużo środków żelujących, bo można użyć agaru. Agar jest całkowicie tak naprawdę wegański, bo jest z wodorostów wegetariański. Można użyć, jest taki środek żelujący, który nazywa się żelan. To jest też po części z wodorostów zrobiony proszek. Możemy używać pektyn owocowych. No przecież pektyny owocowe do dżemów babcie zawsze używały. I w każdym sklepie rolniczym tak naprawdę można pektynę owocową kupić. Jest zrobiona z pestek tak naprawdę owoców. Tylko że o pektynie trzeba pamiętać, że pektynę trzeba wymieszać wcześniej z cukrem. Bo cukier transportuje pektynę. Najlepszym transporterem pektyny w jakimś musie, w czymkolwiek jest cukier, więc trzeba ją zawsze wymieszać z cukrem. Dlatego możemy kupić na przykład w sklepie cukier żelujący. Tam jest dosypana pektyna po prostu, nic innego. Pektyna nie robi nam bardzo mocnej galaretki, ale tak jak widzicie po granacie, ta galaretka jest taka dżemowa, jak frużelina. Wolę dać ja osobiście pektynę, niż jak niektórzy dodają mąki ziemniaczanej, robią frużelinę, bo po prostu ta pektyna jest smaczniejsza, nie czuć mąki. Więc wiele rzeczy naprawdę można zastąpić, tylko to jest kwestia, nie wiem, wyjścia do sklepu, poszukania tego w internecie, czy chęci, można to naprawdę bardzo smacznie zrobić. A ja chciałam się zapytać tutaj najmłodszego, jednego z najmłodszych. Jak masz na imię? Duże Wiktor. Jadłeś ten deser? Tak. Smakował ci? Tak, pyszny był. No to uznanie teraz właśnie od najmłodszego widzę. A będziesz spróbował takie coś może robić w domu? Na pewno. No, wspaniale, z mamą tata podpowiada. Super. Ktoś jeszcze się chce podzielić swoimi wrażeniami? Mogę do was podejść? Tak? Jak masz na imię? Blanka. A ty? Beatriz. I co? Smakowało wam? Blanka, najpierw ty. Bardzo. Beatriz? Bardzo, bardzo, bardzo dobre. No proszę. Będziecie próbowały w domu robić? Raczej tak, ale może być trochę trudne. Myślisz, że będzie trudne? Wujka cukiernika. O, co ja słyszę? Tak, wujek cukiernik. Wujek cukiernik. No to co, chyba może wujka poprosicie o pomoc? Tak, pomoże nam raczej. Wspaniale, to trzymamy kciuki. A dla kogoś coś było zaskakujące w tym smaku? W tym daniu? Połączenie tego tłuszczu gęsiego, nie? To naprawdę takie zaskakujące z kremem na słodko, tłuszcz gęsi. A było to wyczuwalne? Nie, w ogóle nie. Czyli można korzystać z tych zasobów zdrowotnych, jakie tłuszcz gęsi daje w deserze, prawda? Teraz mam pytanie, czy większość osób już zjadła, czy jeszcze nie?
No. I teraz mam pytanie, bo taki był jeden składnik w musie, którego nie powiedziałem, czy... Ale w musie z białej czekolady. Był jeden składnik, który tak naprawdę wyciągnął troszkę smak tego wszystkiego. A będzie do góry. Nagroda? Mamy coś? Na przykład mamy. Przygotowane specjalnie na większym talerzu. Będzie, tak, tak? Oczywiście. Dobra. No to ręka do góry, kto wie. O, widzę tutaj. Poczekaj, Konrad. Podchodzę. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to był alkohol? Nie. O, a pani też chciała powiedzieć, że alkohol. Dobrze, to podchodzę teraz do kolejnej osoby, która się zgłasza. Jak masz na imię? Czy to Zuzanna? Czy to była sól? Nie, ale coś słonego, blisko. Sól? Nie, ale coś słonego. Mamy już jakąś podpowiedź. Kto? O tak, mamy drugą szansę. To natomiast może słony karmel? Jeszcze raz? Słony karmel? Nie. Jeszcze i kto? No, ktoś jeszcze? Próbuję zgadnąć. O, widzę ręka w górze, żółta dobrze, kurtka. Dobrze, to podpowiedź słonego i mogę podpowiedzieć. Poczekaj, nie mów. Dobra. Mamy jeszcze jedną panią, która się zgłasza, zobaczymy. Cukier puder? Nie. Coś, mogę podpowiedzieć, że to jest nabiał. I ręka w górę, jak ktoś wie. Ale ręka w górę, to ja tutaj podchodzę do pani. Tak. A może twarogu kawałek? Jakiegoś sera, twarogu. Czego? Tak, dobra, no to już... Tak, nie, pani nie wygrała? Nie twarogu, tylko był dodany parmezan. Parmezan, ale uznajemy to? Uznajemy. Uznajemy, dostanie pani ale, porcję. Ale tak, był dodany parmezan przemielony, przemiksowany, bo parmezan jest delikatnie ostry i podbija bardzo smak. Tak samo czekolady. Bardzo, bardzo dobrze łączy się z czekoladą. Gdybym nie dał tego parmezanu, byłoby trochę mdły ten mus. A tak to parmezan wyciągnął wszystko do góry. Dlatego na wcześniejszych warsztatach, przepraszam bardzo, mówiłem, że czekolada bardzo dobrze łączy się ze słonymi rzeczami. To był taki wstęp do drugich warsztatów. Proszę. Też można dodać, tylko to trzeba po prostu dodać w ilościach nie za dużych, bo też jak się da parmezanu czy innego sera za dużo, on to zabije, zdominuje, bo to jest ser dojrzewający, który jest mocny. Bardzo dobrze z czekoladą łączy się gorgonzola czy sery pleśniowe, zielone czy niebieskie. To są bardzo dobre połączenia, więc to było takie... Proszę? Innowacje w kuchni. To od lat się tych połączeń używa, więc to nie są takie innowacje. Czekolada gorzka zawsze bardzo dobrze z serami pleśniowymi smakowała. Szanowni Państwo, czy smakowało? Konrad Korszla. Podziękujmy brawami. Dziękuję bardzo. I Radek Marcińczyk. I moi pomocnicy wszyscy. Tak jest. Oczywiście, dziękuję. Co nie znaczy, że już Cię wyganiam ze sceny. Jak chcesz z Państwem zostać, możesz porozmawiać. My jeszcze tylko jesteśmy cały czas na scenie. Stwierdziłam, że trzeba Was nagrodzić brawami, prawda? Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dobra, jestem już u Was. Gdzie może się mieć? To do mnie? Nie. Okej, do mnie. Dzięki kolego, ale...
Zaczynam rozumieć. Chcesz mi pokazać miasto. Ale to miejsce. O, dziękuję, panie Rejewski, piórko. Może wy wiecie, gdzie ukrywa się moja ukochana? Twoja dziewczyna czeka u Poli Negri. No weź traf tu bez adresu. O, już prawie jestem. Czy ja zwariowałem? Oj, kochany, znowu się spóźniłeś. Myślę, że więcej czasu musicie spędzić w naturze. La 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 tra la la. Natura. Coś ty wymyśliła. Balonik? Okej, okay. Mam pomysł. Stąd na pewno cię zobaczę. Boże, jak tu pięknie! No nie mogę! Tu jest jak w filmie! Jeśli to koncert pod wspólnym niebem, to chyba powinniśmy być tu razem, co? Jesteś tu? Niech Geoportal prawdę powie. Odkryj Kujawsko-Pomorskie dzięki funduszom europejskim.